Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. Ja mam dla was dzisiaj kolejny testnet od SayNetwork. Konkretnie to jest Sei Treasure. I na czym to będzie polegało, wyjaśnię oczywiście w tym materiale. Dostaniecie wszystkie linki, które są tutaj potrzebne do wykonania tych zadań, plus do tego adres, jeżeli nie mielibyście gdzie wysyłać, ponieważ trzeba w jednym zadań wysyłać na inny adres. Sej, więc wkleję wam też dodatkowo adres Sej, na który można ewentualnie wysyłać, żeby zaliczyć całe to zadanie. I po kolei, moi drodzy, od czego musimy zacząć? Po pierwsze, zaczynamy od tego, żeby w naszym portfelu Kepler sprawdzić, czy nie posiadamy gdzieś sieci dodanej Say Network, ponieważ to jest kolejna kampania, którą wykonujemy, to już jest trzecia albo czwarta kampania, którą wykonujemy, więc musimy, musimy zacząć od tego, żeby usunąć, moi drodzy, Say Network. Patrzymy w portfel Kepr i szukamy, tutaj mamy jakieś różnego rodzaju sieci, szukamy sieci Say Network i usuwacie ją, mamy czy krzyżyk obok, usuwacie ją z portfela Poprawna sieć, ta, która będzie dedykowana do tego testnetu, nazywa się Say Atlantic 2. W jaki sposób ją dodać? Za chwilę wam pokażę. Zanim jeszcze przejdziemy, moi drodzy, to taka zachęta dla was, żeby jednak ten Sei Network robić, ponieważ jeden z Twitterowiczów przeprowadził taką analizę projektu Sei Network i tam był również wyszczególniony airdrop, który jest przewidziany. Moi drodzy, no, i wychodzi na to, że to może być jeden z większych airdropów, który będzie na kosmos ekosystemie. Co ciekawe, ta rozbudowana analiza była na samym końcu, jak gdyby, jeszcze potwierdzona dodatkowo przez samą platformę SEI Network. Oni pogratulowali mu tej analizy, którą przeprowadził, i powiedzieli, że dosyć trafnie ją, że tak powiem. Tutaj zobrazował, a airdrop się zapowiada na około 20, chyba czy nawet 30 milionów dolarów, więc dosyć dużo. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że jest to rozbite na wiele kampanii, moi drodzy, więc nie wszyscy mogą wszystko zrobić. Natomiast ja staram się, że tak powiem, moi drodzy, to co jest do zrobienia, pomalutku etapami robić. No i jedno z tych etapów właśnie będziemy tutaj wykonywać. Czyli po usunięciu tej sieci, moi drodzy, przechodzimy sobie do. Stronki AppSay W prawym górnym rogu mamy Connect Wallet. Łączycie się portfelem i przy okazji się łączenia portfelem KEPR dodawam właśnie nową sieć do waszego portfela, która będzie się nazywała właśnie Say Atlantic Numer 2. Co dalej? Będziemy potrzebować tokeny testnetowe do wykonania zadania. W jaki sposób je możemy uzyskać? Otóż możemy je uzyskać bezpośrednio tutaj z tej strony. Tutaj jest skranik, nazywa się to Faucet. Wklejamy, kopiując nasz adres z portfela KEPR, wklejamy tutaj adres. Rozwiązujemy kapcze, potwierdzamy i zostaną wysłane nam tokeny testnetowe. Może być jakiś poślizg, może się okazać, że troszeczkę później dostaniecie, mimo tego, że komunikat od razu się pojawi, więc po prostu trzeba wrócić do tego testnetu troszeczkę później. Ważna jest taka informacja, że tokeny testnetowe tutaj bezpośrednio z tej strony są przyznawane co 24 godziny, czyli po 24 godzinach możemy się starać o kolejne tokeny testnetowe. Następnie Możemy je uzyskać również, do czego Was zachęcam, z ich Discorda, moi drodzy. Wchodzimy na ich Discord, szukamy kanału, kanału Faucet i na tym kanale, moi drodzy, wpisujemy Faucet i wklejamy nasz adres Say Network. Tylko taka uwaga, że możemy to zrobić jednokrotnie, moi drodzy, tylko jeden raz na adres danego portfela. Nie ma tak jak tutaj skranika co 24 godziny, tylko jeden raz to można zrobić. Taka. Uwaga, no i tam też trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo po wklejeniu, moi drodzy, może się okazać, że, że od razu ich nie dostaniemy, trzeba będzie na przykład ten proces powtórzyć albo ewentualnie poczekać po jakimś czasie, zajrzeć na portfel i wtedy może się okazać, że już te tokeny mamy. Kiedy już te tokeny będziecie mieli, no to, moi drodzy, musimy wykonać pewne operacje. I tutaj mamy takie wyjaśnienie, co trzeba zrobić. Są tak zwane dwie fazy. Pierwsza faza, którą w tej chwili wykonujemy, ona trwa pomiędzy 15 a 25 października, i w tej pierwszej fazie należy, moi drodzy, wykonać 25 transakcji, które będą nas uprawniały do zdobycia prezentu, i ten prezent trzeba wysłać na inny adres SEI. Ja Wam wkleję pod tym filmem adres Say na który możecie sobie wysyłać, jeżeli nie posiadacie drugiego adresu. I to będzie cała procedura, czyli stworzenie 25 transakcji, wybicie giftu, przesłanie giftu na inny adres i to jest zadanie wtedy zaliczone. I później w drugiej fazie, moi drodzy, pomiędzy 25 marca a 5 kwietnia będziemy otrzymywać, moi drodzy, jeżeli wykonaliśmy te zadania poprawnie, otrzymamy za to NFT. To NFT może mieć różną rzadkość. To jest, moi drodzy, cała ta kampania, która jest do wykonania. W jaki sposób teraz te transakcje można wykonać? Ja weryfikowałem, że transakcje, które robiłem, a transakcje można robić, moi drodzy, na platformie tutaj na stronce AppSea, tak zwany staking. To jest to, co żeśmy poprzednio robili, czyli stakeujemy tokeny do, do walidatorów, którzy są tutaj do, dostępni, albo robimy redelegację, albo robimy, moi drodzy, unstaking, czyli trzy opcje możemy sobie tutaj. Że tak powiem, wybrać. No i tutaj, jeżeli już macie, moi drodzy, tokeny, no to sobie wybieracie danego, na przykład, walidatora, macie opcję Delegate. W zależności od tego, ile macie tokenów, no to sobie już tak musicie wycyklować, żeby, moi drodzy, te 25 transakcji zrobić. Natomiast to nie jest tak, że musi być idealnie, tylko po prostu tak sobie kombinujcie, żeby na przykład nawet, czy 50, czy 60, czy 75 tych transakcji, żeby wykonać, 25 nam zalicza, natomiast tak widzicie, że tam może być co 25 transakcji, więc może tych giftu da się więcej wybić. Nie wiem, czy tak jest, natomiast tego jeszcze nie weryfikowałem, ale 25 wybija nam na pewno jednego gifta. No i tutaj na przykład wpisujemy 0,05. Delegujecie sobie, moi drodzy, to do tego walidatora i jakie komunikaty u Was się mogą pojawiać. Jeżeli komunikat poprawny, który się wyświetli, to będzie delegation submit. To jest poprawna, poprawny komunikat. To wtedy te tokeny zostaną oddelegowane i to zostanie zaliczone jako transakcja. Kolejny komunikat może być error i kod jakiś tam numer. To wtedy niepoprawna będzie delegacja. I druga sprawa, zawiśnie tutaj, moi drodzy, ta delegacja i po minucie wyskoczy taki komunikat, że timeout, czyli gdzieś tam po prostu za długo to czasu trwało i tokeny nie zostały oddelegowane jeżeli będziecie mieli error lub timeout moi drodzy na tym walidatorze to po prostu wybieracie sobie kolejnego tutaj sobie zamykamy i wybieramy sobie gdzieś kolejnego walidatora i staramy się oddelegować lub wykonać inną transakcję czyli unstaking lub redelegate no i teraz jak sprawdzić czy wykonaliśmy już faktycznie te 25 transakcji nie, mamy taką stronkę say explorer z góru i tutaj na tej stronce możemy moi drodzy nasz adres kopiując go z portfela kep, wklejamy tutaj adres sobie w prawy górny róg, zjeżdżamy troszkę niżej, i tutaj są, jest taka sekcja transaction. Jeżeli będziecie, moi drodzy, mieli te transakcje, to one zostaną tutaj zatwierdzone. Dlaczego mówię, żeby na tą stronkę sobie zerknąć? Ponieważ jak eksperymentowałem i wysyłałem sobie pomiędzy portfelami te tokeny. I okazało się, że tutaj w historii transakcji one nie były wyświetlone, przynajmniej u mnie, natomiast delegacje, undelegate i unstaking, one mi się tutaj wyświetlały. Przesyłanie pomiędzy portfelami, te transakcje mi się nie zatwierdzały. Sprawdzacie, ile macie tych transakcji, zachęcam do wykonania troszeczkę większej liczby. Następnie, moi drodzy, to już będzie finał. Co robimy? To wchodzimy na stronę IO Treasure i tutaj w zakładce GIFT łączymy się portfelem. Kepler naszym i jeżeli, moi drodzy, wszystko będzie poprawnie, to tutaj będziecie możliwość claimingu mieli. Jeżeli będzie nie poprawnie, to tutaj, jak w tym przypadku u mnie, to jest, moi drodzy, informacja, że te 25 transakcji jeszcze się nie kwalifikuje. Tutaj, moi drodzy, nie mam tych 25 transakcji i podaje, że żeby moi drodzy po kilku minutach ponownie sprawdzić. Dlaczego o tym informuję? ponieważ ja miałem wykonanych 35 transakcji, a stronka dalej właśnie taki komunikat mi pokazywała. Okazało się, że chyba po trzech czy po czterech godzinach dopiero ta strona to, że tak powiem, przemieliła i pokazała faktycznie, że mam już te transakcje wykonane. Co dalej moi drodzy po tym claimingu macie wybicie tego giftu, moi drodzy, tutaj i kolejna historia ostatnia, która tutaj będzie, czyli to trzecie zadanko, wysłanie na inny adres Say Network, tak? I to jest o czym mówiłem, moi drodzy, wklejam Wam adres, ewentualnie jeżeli nie mielibyście drugiego, to wklejam Wam adres swój własny, na którym możecie, mój własny, który możecie ewentualnie przesyłać, tak, żeby zaliczyć, moi drodzy, komplet tych zadań, bo te trzy zadania są potrzebne do tego, żeby, moi drodzy, tutaj później móc, móc, że tak powiem, zaliczyć sobie to zadanka do końca. Jeżeli Wy będziecie gdzieś komuś wklejać adres, moi drodzy, to jest tutaj druga zakładka Claim i w tej zakładce Claim możecie, moi drodzy, claimować to, co Wam ewentualnie inne osoby wysyłają, przy czym tam trzeba będzie jeszcze dodatkowo podpiąć swój, swojego Twitterka, żeby ta transakcja przeszła. Natomiast tutaj jest ta opcja z tymi trzema zadanami po kolei do Wykonania. No i później, moi drodzy, czekamy do 25, od 25 do, do 5 kwietnia, tutaj jest podany komunikat, że będzie pomiędzy tym czasem możliwość claimingu NFT, moi drodzy, i jeszcze na sam koniec, też wkleję Wam tam taką stronkę, powiązaną tutaj też Say Network, gdzie mamy, inne misje, które są powiązane z platformą Vortex. Jeżeli ktoś chce, może sobie tutaj, moi drodzy, po, poczytać, ponieważ są tu różne akty do wykonania, są daty poda podane, lub, moi drodzy, daty rozpoczęcia, nie ma dat zakończenia, gdzie możecie ewentualnie również pokusić się o wykonywanie dodatkowych zadań, ale to nie jest powiązane z tym testnetem, który w tej chwili Wam tutaj pokazuję. To są jak gdyby inne sprawy, też powiązane jak gdyby z Say Network, natomiast nie z tą kampanią, którą na chwilę obecną Wam tutaj pokazałem. No i tyle chyba z mojej strony. Moim zdaniem warto się, moi drodzy, tutaj przy tych kampaniach po, pochylić nad tym i podziałać troszeczkę, bo może się okazać, że finalnie gdzieś tam jakiś fajny airdropik nam spadnie. Wszystkie te linki pod tym filmem i linki jeszcze na kanale z testnetami też tam znajdziecie. Dzięki tyle z mojej strony. To wszystko. Do zobaczenia. Cześć!